Piłkarsko-strażacka strefa kibica w Pilśnie. Wielkie sportowe emocje, finał Euro 2024 oraz piknik rodzinny w jednym. W Parku Sokół przygotowano moc atrakcji dla każdego. Turniej piłkarski 1-1, strażacki tor przeszkód, konkurs żonglerki piłką, badminton, dmuchane zjeżdżalnie, grillowane kiełbaski oraz napoje. Myślę, że pomysł był bardzo dobry. Dzisiejszy cykl imprez, które zaczęły się już od godziny 17 dzięki klubowi Legion, dzięki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Dolnych i oczywiście Domu Kultury i za naszą przyczyną. Przygotowaliśmy cykl imprez dla dzieci, zabawy, dmuchańce, turnieje piłki nożnej, a zwieńczeniem dzisiejszych imprez popołudniowych jest mecz Anglia-Hiszpania. Myślę, że strefa kibica, która zaczęła się od meczu Polska-Holandia, była bardzo trafionym pomysłem. Młodzież, dzieci, całe rodziny przychodzą, bawią się, przygotowujemy imprezy i oglądalność jest fantastyczna i bawimy się wszyscy, także pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Strefa, super pomysł, już teraz drugi raz bodajże, albo trzeci, także naprawdę, jestem takim troszkę amatorem kibicem, ale syn mnie wyciągnął. Myślę, że jest fajnie, fajna atmosfera i w ogóle bardzo fajna rzecz. Bardzo fajnie. Spoko tu jest, wszystko nic. Atmosfera fajna. Super jest, fajnie, tak. Polecam. Fajnie. Przyjemnie bardzo. Tak. Mało osób. Bardzo fajnie naprawdę. Lepiej tutaj. Większe i w grupie, emocje, tak. Większe emocje. Zdecydowanie. Super, bo akurat my byśmy na komórce musieli oglądać. No niestety tak, bo jesteśmy z Gdańska i telewizor nam nie odbiera. Na pewno dużo pracy to nas kosztowało, ale też przy współpracy z Urzędem Gminy, z Domem Kultury, animatorami z Orlika w Pilźnie i Legionem Pilzno udało się właśnie zrobić taką fajną, zaangażowaną, rozwiniętą imprezę, dlatego tutaj klucz to jest właśnie ta nasza współpraca. Bardzo się cieszymy, że społeczność piźnieńska tak pozytywnie odebrała tą naszą inicjatywę organizacji we współpracy z OSP Łęki Dolne tego dzisiejszego popołudnia. Dzięki temu mogliśmy pokazać troszeczkę, jak my działamy, naszą działalność, a także strażacy też przy okazji tych torów przeszkód pokazali swoją działalność. I myślę, że dzięki takim inicjatywom będziemy, społeczeństwo Pilzna będzie po prostu gdzieś tam widzieć, jak ta nasza działalność wygląda, tak mówiąc kolokwialnie, od środka, prawda? Myślę, że nie będzie to koniec imprez w tym pięknym parku Sokół. Stoimy w przededniu ogłoszenia przetargu na remont budynku Sokoła, jak również tego zaplecza, także myślę, że już w niedługim okresie czasu będziemy się mogli tutaj spotykać całymi rodzinami, spędzać niedzielne popołudnia, bawić się i miło spędzać czas. A jako wisienka na torcie całego wydarzenia, wspólne oglądanie finału Euro 2024 Hiszpania kontra Anglia. Na imprezę zaprosili gmina Pilzno, Dom Kultury Pilzno, KS Legion Pilzno, OSP Łęki Dolne oraz animatorzy Orlika w Pilźnie. W planach kolejne ciekawe wydarzenia w gminie Pilzno.